Cześć, witam. Jest to mój pierwszy filmik z serii tutorialów beatboxu. Jak widzicie nawet w tytule, pomimo tego, że to jest pierwszy filmik, nie mam tu podstawy perkusji, nie? Bo to naprawdę w internecie jest mnóstwo, i po angielsku, i po polsku również, tutoriali do podstawowych dźwięków, no i do innych też, nie? Ale ja jednak głównie skupię się w moich tutorialach na specyficznych dźwiękach, tak jak w tym pierwszym na łopu bejcach, który wiadomo do dubstepu i nie tylko w sumie się używa. No i już tak powiem, będę powoli sam dodawał filmiki z nowymi pomysłami na konkretne dźwięki, na całe bity, na całe sekwencje. Ale po prostu, no jak chcecie jakiś konkretny dźwięk, którego jeszcze nie zrobiłem, a który nie jest wyjaśniony nigdzie albo coś takiego, to piszcie w komentarzach albo do mnie bezpośrednio, czy to na YouTube, czy to na maila. Myślę, że tam jest podane, na YouTube chyba jest. No i to tyle tak na początek. To jest pierwszy tutorial. Został stworzony między innymi, w sumie też chciałem zrobić tutoriale, ale głównie zrobiłem to na prośbę jednego z widzów, jednego z, i po prostu chciałem mu to umożliwić, jakby pomóc mu przy tym dźwięku łopu bass. Oczywiście on pisał do mnie po angielsku, więc pewnie chciałby to po angielsku, ale jestem Polakiem, więc w sumie robię ten tutorial po polsku, nie? Ale dlatego też mówię, żebyście wiedzieli, że są te napisy po angielsku, żeby też on, czy też inni anglojęzyczni mogli to obejrzeć. Dobra, no to tyle wstępu, nie? Zacznijmy tutorial. Więc tak, w ogóle jak brzmi ten dźwięk? Ten dźwięk brzmi tak. Jest też szybszy sposób robienia tego dźwięku. Jest on troszeczkę inny, też pokażę pod koniec. Jest coś takiego. Dobra, jak to robimy? Zaczynamy. A i w ogóle ten dźwięk nie robimy powietrzem wydychanym z płuc, tylko powietrzem pchanym przez język z tylnej części jamy ustnej do przedniej, nie? Czyli to nie jest tak, że robię jakieś. No to też się da, ale robimy to tak, że wypychamy język, dlatego przy każdym takim ten język idzie do przodu, nie? Normalnie może nie widzicie języka, ale jak dosadnie, przesadnie to robię, to widać, nie? Po prostu język idzie do przodu. Po dźwięku wiadomo, można już robić, bo już i tak się skończy dźwięk. I teraz tak, jak to robimy? Na początek usta w dzióbek i przepychamy dźwięk, przepychamy powietrze z tylnej części do przedniej części ust i po prostu dopóki nie uzyskamy takiego dźwięku. Czyli na początku jakieś. I przy okazji tego dźwięku mogę spokojnie oddychać, nie? Bo nie robię tego płucami. Musicie taki dźwięk robić. Takie. Musicie po prostu sami musicie trafić na ten dźwięk. Po prostu ciasno i zaciskacie mocno usta i po prostu wypchacie to pycze. Teraz trzeba dokończyć ten dźwięk, nie? Czyli. Po prostu dmuchacie i ten dźwięk jakby powoli idzie do przodu i przy końcu go dociskacie mocniej i mocniej, mocniej tym językiem, nie? Czyli jest stabilnie na początku. I na końcu mocniej, wzmacniacie, nie? Teraz pokażę wolniej i dosadniej.
I teraz cały. A teraz jak chcecie wzmocnić, to teraz można używać już płuc. Do tego dźwięku to robicie normalnie, ale a teraz ten szybszy dźwięk. Cały czas robimy i tylko dodajemy. Myślę, że wystarczył ten tutorial. Dziękuję za obejrzenie film. Życzę powodzenia przy treningu i no i piszcie w komentarzach, jak będziecie chcieli jakiś nowy tutorial lub w tym będzie coś niejasne.